mnie będzie słychać, ale jestem właśnie w podróży na spotkanie z, pewnie się domyślacie, z Anetą Stankiewicz, czyli z strzelczynią olimpijską, która w tym roku miała debiut, jeżeli chodzi o olimpiadę. Jest ona bardzo ciekawą osobą, nie tylko z tego faktu, że jest naprawdę dobrym strzelcem, no co podpiera tutaj wieloma medalami, czy samym startem, w moim odczuciu również bardzo dobrym startem na olimpiadzie. Ale co ważniejsze, oprócz sukcesów sportowych na tle strzeleckim, Aneta również jest bardzo mocno zaangażowana w takie uświadamianie ludzi, że strzelectwo sportowe to jest bardzo fajny sport. Przede wszystkim jest to sport. Więc też angażuje się prywatnie do takich działań promujących strzelectwo. Także to też jest fajny aspekt i robi to bardzo fajnie medialnie. Dlatego też postanowiłem, że jako, że daleko mi do takiego sportu profesjonalnego i tak naprawdę bardzo mało o tym wiem, zdarzyło mi się oglądać różnego rodzaju konkurencje, ale to nadal, wiecie, jakby to, że obejrzałem i stwierdziłem, że jest fajne i ciekawe, to jednak tej wiedzy w tym zakresie mam bardzo mało. Dlatego postanowiłem przyjechać na jej strzelnicę, tam gdzie trenuje Aneta, i zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. No i przy okazji już trochę porozmawiać, także enjoy. Ten stojaczek jest na odpoczynek. Czy na strzelanie? Nie, w trakcie strzelania, pomiędzy strzałami odkładam sobie na statyw. Mhm. No i wtedy, tak jak powiedziałeś, powiedzmy na odpoczynek. No takie przerwę pomiędzy strzałami. Zaraz zobaczysz, jak to wygląda. To jest śród, od lat z niego tak naprawdę strzelam, moim zdaniem jest najlepszy. A jeszcze od tego roku firma RWS zechciała ze mną współpracować, także... I to jest zwykły śród, czy to ma jakieś magiczne zastosowania, które, powiedzmy, taki typowy chłopak, który sobie strzela wiatrówką w domu, to jest... wiadomo, że na pewno z wyższej klasy, ale czy on ma jakieś inne właściwości niż taki typowy śród? No on jest na pewno znacznie lepszy, ma dużo mniejsze skupienie, jego prędkość jest dosyć wysoka, ponieważ jest trochę cięższy niż innych marek, jak na przykład JSB. No, to jest mój ulubiony, on w mojej lufie najlepiej chodzi i od wielu lat, to znaczy od gdzieś 4 lata mam ten karabin, to on po prostu najlepiej się sprawdzał w tych skupieniach. A niestety 10 metrów charakteryzuje się tym, że naprawdę musimy mieć wszystko maksymalnie idealnie dobrane i wtedy możemy liczyć, że błąd śrutu będzie po prostu najmniejszy. Ciuchy? Tak jest. Usztywniane buty? Tak, to mam takie buty, które muszą przejść odpowiednią kontrolę techniczną. One nie mogą być za twarde, ale muszą być na tyle twarde, żeby nam pomóc, ale nie za bardzo. Tutaj jest podwyższony ten but, że on usztywnia nam również kostkę. No chodzi się w tym niezbyt przyjemnie, ale stoi znacznie łatwiej. Te wychwiania są trochę mniejsze. Chociaż no tak naprawdę statykę ma się w swoich mięśniach, a to są tylko takie, czy buty, czy strój, to są takie naprawdę pomoce techniczne, których używamy, żeby tak naprawdę zmniejszyć nasz ból fizyczny. Na przykład właśnie bóle kręgosłupa, czy bioder, czy miednicy są naprawdę takie duże pod... Po wielu strzałach, wielu treningach, że warto mieć dobry sprzęt, żeby móc więcej trenować po prostu. Przede wszystkim ta kurtka odciąża nam
kręgosłup i również musi przejść taką kontrolę techniczną. Ja tutaj mam taką plombę ISSF-u, która pokazuje, że ten strój kiedyś przeszedł właśnie taką plombę, taką kontrolę i mam na to taki dokument, nazywa się Yellow Card i muszę okazywać ten dokument przy każdym starcie tak naprawdę. I wyrywkowo po zakończonej konkurencji również są sprawdzenia techniczne takiej kurtki, czy ona naprawdę i na pewno przechodzi. Tutaj są właśnie takie grubości, miękkości, odpowiednie odległości, żeby sobie za bardzo nie ułatwiać. Tak kurtką nie możemy się trzy razy obwiązać, tylko ona musi mieć odpowiednią tutaj ilość centymetrów, żeby wszystko przechodziło kontrolę. Tak samo tutaj, ona jest, na przykład tutaj ona nie jest już z takiego sztywnego materiału, żebyśmy mogli się bardziej komfortowo dopasować. Co ile lat się wymienia taką kurtkę? Co 3 lata, myślę, że to jest maksimum. Ja tak naprawdę od 3 lat wymieniam co roku tą kurtkę, ponieważ ona się bardzo szybko zużywa. Jeżeli chcemy strzelać na poziomie 630 cały czas, to trzeba taką kurtkę, tak jak na świecie się to robi, co rok wymieniać. No niestety nie zawsze jest możliwość taka finansowa, że co roku to zrobię. Jaki koszt takiej kurtki? To jest około 8000 zł za cały strój. Bo tu są, to jest kurtka, tu są spodnie. I one również są dopasowane, wszystko jest szyte na miarę. Na taki strój się czeka około 3-4 miesięcy. Posiada również takie tutaj o haczyki. Zazwyczaj... To nie jest dekoracja. Nie, absolutnie. Tutaj się zaczepia pas, później pokażemy należące, jak to wygląda. I pas przytrzymuje tak naprawdę tą broń, no bo nie trzymamy jej cały czas, tylko ona wisi na pasie. I amatorzy, którzy zaczynają trenować właśnie strzelectwo, takie nasze, że tak powiem, profesjonalne, zawodowe i się tym bawią, no muszą chociażby w kurtkę na początku się zaopatrzyć, ponieważ pozycja leżąca jest najprostsza do nauki. I zaczynamy od tej pozycji leżącej i właśnie rozpoczynamy od chociażby posiadania takiej kurtki. Ona jest niezbędna. Okej, dobra. Przesłonka do... No ja często gubię przesłonki, więc... Ale to jest do czego? Do okularów? Do przyrządów. Ja sobie wkręcam przyrządy. Aha, okej. To zobaczmy poziom olimpijski. Co za... Tak wymagania. Tak jest. Ona znaczenie ma tak naprawdę każdy element. To jak położę rękę na rękojeści, to jak położę palec na spuście, to czy odpowiednio stanęłam. Ja teraz używam miarki, bo każdy centymetr się liczy. To jak założyłam spodnie, czy ciasno, czy lżej, czy dobrze założyłam kurtkę, to znaczy czy ona tam gdzieś się nie pougniatała. Także takie naprawdę minimalne rzeczy robią znaczną różnicę. Ja prawie 4 lata korzystam z firmy Fireball. Ta firma jako jedyna zaufała mi i dała mi wówczas karabin pneumatyczny na testy. I od półtora roku strzelam również z karabinu sportowego z tej samej firmy, chociaż nie jest za bardzo popularna. Się zdecydowałam, oni wchodzili wtedy na rynek z nową kolbą. No i mi tak zaproponowali, jako że już byłam w ich teamie. No to zaraz właśnie pokażemy kulową, a ta pneumatyczna, no to ta firma jest jedną z dwóch takich wiodących na świecie, bo jest Walter oraz Fireball. Chociaż większość Azjatów właśnie strzela z Fireballa, a to właśnie oni są najlepsi. I większość medalistów teraz w Tokio również strzelało z Fireballa, więc można powiedzieć, że to on jest najlepszy na świecie. Chociaż są tacy, którym bardziej pasuje Walter, bo to jest taka kwestia indywidualna, że ten na przykład ma więcej regulacji tu, na przykład
policzku, czy w ostrodze, czy w rękojeści i trzeba sobie dopasować to, co nam najbardziej odpowiada. Ja nie mam zbyt klasycznej postawy, więc mój karabin jest cały powyginany w różne strony. To jest bardzo ciekawe. Tak, i tutaj mam taki niezbyt ładny taki obciążnik. Aha. On nie jest... To stabilizacja jest, tak? To znaczy, bo on nie był za bardzo wyważony na lufie, dlatego musiałam dołożyć więcej kilo z tyłu. No i tak mi się po prostu lepiej strzela. Aha, i to jest normalnie legalne, tak? Tak, absolutnie, tak. Są różne przepisy mówiące o tym, jak właśnie ta stopka musi wyglądać, aż ona też musi mieć odpowiednie kąty zachowane, czy odległości. Jak to jest z takimi karabinami? W sensie kupujesz taki karabin gotowy, czy powiedzmy, nie wiem, kupujesz inne łoże, kupujesz inną kolbę, dodajesz powiedzmy, nie wiem, baka tutaj na... Stopka. Mówię o tym. A no to jest policzek. A, no okej, okay. Może być i tak. To też to kupujesz oddzielnie, czy to jest wszystko nie, w nie. zestawie? Nie, tutaj jest wszystko w zestawie, to znaczy są przyrządy, tutaj mam blendę, to jest jakby nie od zestawu, bo tutaj by był taki przeziernik bardzo prostej konstrukcji, a tak naprawdę wszystko tutaj jest tak, jak zostało przywiezione z fabryki i zmontowane, to jest po prostu model. Jedyne dodane rzeczy przeze mnie to jest właśnie ten ciężarek i blenda. Widzę, że masz taki rytuał, po prostu po każdym strzale robisz coś. Coś takiego swojego. Tak? To są już takie nawyki. Nawyki, okej. Okay. Ja tutaj się bardzo dużo razy poprawiam w kurtce, w spodniach. Ja nawet o tym nie wiem, już to jest takie naturalne. Czasami dziwnie to wygląda, bo kiedyś miałam taki strój i strasznie mi nie pasowało. I tak z 15 razy przed każdym strzałem potrafiłam się ustawiać, no ale dopiero to przynosiło efekt. Powiedz, bo pewna część osób jakby nie interesuje się na tyle bardzo, żeby to wiedzieć, ale jak wygląda konkurencja w przypadku karabinu pneumatycznego na 10 metrów? My mamy, nasza konkurencja trwa 50 minut, to są strzały oceniane. Najpierw idziemy na 15 minut strzałów próbnych i mamy nieograniczoną ilość strzałów, jakie możemy strzelić do tarczy. I tak naprawdę nie musimy strzelić ani jednego, tylko na przykład możemy minutę przed startem wejść i zacząć strzelać. No oczywiście nie jest to zbyt mądre, dlatego każdy, wiadomo, woli te strzały próbne oddać i się na przykład wkręcić, czy poznać strzelnicę, czy zobaczyć właśnie swoją postawę. Po tych 15 minutach strzałów próbnych następuje automatyczne włączenie strzałów ocenianych i mamy 50 minut na 60 ocenianych strzałów. I to jest wszystko. 60 ocenianych strzałów. Tak jest. Najwyższa wartość strzału to jest 10.9. To jest tutaj idealnie zakryta ta kropeczka. I to idealnie wtedy jest 10.9, jeżeli ona jest w tym kółeczku. I to jest maksymalna dziesiątka, jaka istnieje. Później mamy 10.8, 7, 6, 5, 4 i tak dalej. Aż do 10.0, która jest najmniej wartą dziesiątką. To jest taka dychała pana, my to mówimy. No jest dycha, ale taka nie za fajna. No i tak samo później z dziewiątkami. Jest 9.9, to jest prawie dziesiątka. Później 9.8 i tak dalej, i tak dalej. I jak to liczy automatyczny system? Tak jest. My tutaj będziemy mieć zaraz, pokażemy jak to wygląda. Po prostu to się łączy i to jest podzielone na serie. My mamy 6 serii po 10 strzałów i jedna seria, powiedzmy taka dobra seria, to jest 105. To jest każdy strzał średni 10.5. No ale czasami zdarzają się, wiadomo, i gorsze, i lepsze serie. Ja na przykład w Tokio moją najwyższą serią, to w ogóle najwyższą, jaką kiedykolwiek strzeliłam na zawodach, to 106.4. Przynajmniej na międzynarodowym. No to już taka naprawdę sążna seria jest. No i takich serii się nie strzela raczej przez przypadek jeszcze na takich zawodach, więc tylko kwestia, żeby strzelać 6 takich serii, nie jedną. No to już w ogóle by był na pewno rekord świata. No ale moją życiówką jest 631,9, no to jest ponad 10.5 każdy strzał. No i to jest aktualnie rekord Polski, na razie nikt więcej nie strzelił. Tak jest i to jest taki wynik, który naprawdę wszędzie zapewni finał.
A na pewno jeszcze będę w pierwszej trójce. No a to jak jest... powtarzalność tego wyniku? Parę razy 630 strzeliłam. To nie jednorazowy wybryk, ale ogólnie 28, koło 28 się trzymam. To też jest taki finałowy wynik. No dobra, to będzie mój pierwszy raz. Ile ten karabin kosztuje? Drogo, z ciekawości? 15 tysięcy. A z kolorem trochę więcej. Dobra. Muszę zamknąć oko, muszę się skupić. Albo skorzystaj z przesłonki. Właśnie jest za nisko. Czekam, mi lata wszystko. Jest takie łatwe. 7,5. I tak nieźle, okay. Że jesteśmy w tarczy. Nie no, wiesz, coś tam strzelał, nie? Ale faktycznie ten spust jest bardzo lekki. Prawie niewyczuwalny. 35 gram. No jest. No to faktycznie ja mam spusty gdzieś na poziomie 1,5 kg, więc... Na początku było mi się ciężko trochę nauczyć, bo zdarzały mi się zera w trakcie schodzenia. Czekaj, przyzupię. Tak. Ale on też jest bezoporowy, prawda? Tak, nie ma tego pierwszego oporu. Tak. No dobra. Próba numer 2. Jezu, wszystko lata. Cztery i dwa. Ale wiedziałem, że mi poszło po prostu chyba w dół, lewo, tak? Lewo, lewo. Samo lewo. Lewo. Tak, tak. To, to... to widać na tarczy, bo ten biały ekran to jest taki papierowy. To można stwierdzić, czy ta czwórka jest twoja, czy okay. Zmyślona przez Sius. Po 10. Dobra. Już mecz? Czy mogę jeden próbny oddać? Nie, dobra, możesz. Dobra, to jeden próbny, czy jestem w tarczy? Ja nic nie zmieniałem, także wiesz, spokojnie dasz radę. Trochę ciężko się celuje do podziuramionej tarczy, ale myślę, że spróbuję. To był, wiesz, te czwórki na początku, to był mój taki, wiesz, specjalne działanie, żeby utrudnić. To było przetarcie. Tak, dokładnie. To jest mój ulubiony strzał. Nie, no 10,8. 104,1 całość mamy. Dobra, 104,1. Dobra, słuchaj, to był taki, wiesz... To był ten próbny. Daję ci fory po prostu. Nie no, głupio byłoby, jakbym, wiesz, przyjechał w goście i jeszcze wygrał. Dobra, powoli, ja się rozgrzewam. Jak wiesz, jak się strzela gdzieś tam jakieś zawody dynamiczne, to zawsze mam takie powiedzenie, że pierwsze trzy tory to są na rozgrzewkę. One zawsze idą kiepsko, a potem się nadgania. Dam radę. Najważniejsze jest podejście w strzelecce. Dokładnie. I to myślę, że w każdym
jeżeli wierzysz, że możesz wygrać, to to jest. No dokładnie. Chociaż w tym wypadku obawiam się, że wiara dużo mi nie pomoże, ale damy radę. Czekaj, tak złapię. Kto lubi tak naprawdę? Teraz będzie źle. Widziałem. 4-1. Ja nie czuję tej wagi, ponieważ ona jest rozłożona i na rękę, i na biodro, i na ten strój, także... No tak. Ja odczuwam wagę, jak mnie coś boli, ale tak jak podnoszę ten karabin, to nie ma w ogóle problemu. Czyli mówiąc inaczej, wygrywasz teraz ze mną, ponieważ masz lepszy sprzęt. Na pewno, to na pewno. To jest jedyny powód, oczywiście, że tak. Dziewięć i dwa. No, się rozkręcasz. Jezu, umęczyłem się. Dobra, to teraz omówmy, choć omówimy, czyli nie za bardzo rozumiem wynik. Ten system. Tak. Czyli powiedz, ile wygrałem już. To ile jest? No 60, 50. No ja mam 10 strzałów i mój średni strzał wynosi 10,4, a ty masz 10 strzałów i twój średni strzał wynosi 6,4. No i to no, tak wygląda. Czyli no. Ile ty miałeś punktów? 104,1. A ja? 64,6. Okay. Na dole jest suma, bo włączyłam program sumujący, ale tutaj jedna po drugiej serii, no tak wygląda. Czyli mówiąc inaczej, przegrałem z Kratesem. No, ale... Zaledwie 40 punktów. Zaledwie 40 punktów, dokładnie. I mi się wydaje, że te 40 punktów dużo zmienia jednak. No, to jest znaczne. U nas się nie wydarzają się takie rzeczy. U nas takie różnice pomiędzy zawodniczkami w Polsce są wiadomo większe, bo jest ta czołówka i później nagle nic. Ale na świecie, jak na przykład wchodziłam do Pucharu Świata, do finału Pucharu Świata w Indiach, to miałam tam 628 z hakiem i 628 z hakiem również się nie dostawało. Okay. To był praktycznie jeden strzał, który niekoniecznie musiał być dziewiątką czy dziesiątką, ale po prostu 10-1 na przykład. Mm-hmm. Tak daję przykład. Oczywiście suma daje nam wynik. No ale czasami jeden ostatni i ten ostatni strzał najbardziej decyduje o tym strzelaniu, bo każda zawodniczka czy zawodnik wiedzą mniej więcej, kiedy się wchodzi do finału i z jakim wynikiem. I presja tej ostatniej serii jest jednak najwyższa. Pierwsza i ostatnia seria jest najcięższa, bo najpierw, że tak powiem, uczymy się strzelać tego dnia, jak to wygląda, a później przychodzi ta presja wynikowa. Oczywiście tak nie powinno być. My z tym walczymy i ja już się przestałam przejmować wynikami, czy dziesiątkami, czy dziewiątkami, tylko robię sukcesywnie swoją pracę, pilnuję swoich elementów technicznych. No i to jest jedyne wyjście, żeby na tym dobrze strzelaniu wyjść, to znaczy, żeby skupić się na pracy, a nie na wyniku, bo myślenie wynikowe jest najgorsze. I jak pomyślisz sobie o dziewiątce, to masz gwarancję, że tą dziewiątkę strzelisz. Dlatego trzeba myśleć o samych najlepszych dziesiątkach i sobie wręcz o nich marzyć i sobie wymyślać w trakcie strzelania. Nie odlatywać myślami w takie różne dziwne historie, bo to też się zdarza. My w trakcie strzelania potrafimy o takich rzeczach myśleć, że naprawdę byś się nie posądził o to. A ty analizujesz wyniki między rundami, czy po prostu strzeliłem tak i tak? Nie, staram się żadnej analizy wynikowej. Mogę sobie myśleć, że na przykład trochę zbyt szybko oddałam strzał, trochę zbyt wolno, przedłużony, ale nigdy nie oceniam się wynikowo. Okej. Dobra. A to jest mój trener, Karno. Dzień dobry. Witam, pozdrawiam. Jedna taka rzecz, która bardzo dużo zmienia w stosunku do, powiedzmy, innych czy starszych olimpijczyków, czy nawet i nowych,
o to, że dbasz bardzo mocno o ten wizerunek, w sensie chcesz nadać trochę, to może to źle zabrzmi, ale takiego większej sławy do znaczy ja uważam, że słusznie oczywiście, większej sławy do swoich działań. Czy jak to się w ogóle u ciebie zaczęło, że zaczęłaś dbać o to, bo też tutaj wspomniałaś o sponsorach, więc gdzieś to idzie do przodu. U nas w strzelectwie sportowym bardzo mało osób przykłada się do promocji sportu, przez co ten sport w Polsce jest naprawdę na niskomedialnym poziomie i jest problem, jeżeli zawodnik jest już w miarę dobrym strzelcem i nie ma jeszcze takich wyników, czy osiągnięć, czy stypendiów, które pozwalałyby mu zostać, to fajnie by było, gdyby jednak tak samo jak w innych sportach byśmy mogli liczyć na pomoc ze strony sponsorów. I jestem takim początkującym w ogóle ewenementem, bo u nas w sporcie nikt tak naprawdę nie prowadzi takiego profesjonalnego Facebooka. No, wiem, że konto również ma Klaudia i Oskar, oni też prowadzą, ja nie mówię, że jakiś gorszy czy nie, ale ja naprawdę postawiłam na tego Facebooka, bo tylko przez niego mogę dotrzeć do wielkiej ilości ludzi, którzy nie tylko będą chcieli dać mi coś, ale poznają sport i może wyślą swoje dzieci na strzelnicę i może ten sport, to strzelstwo będzie bardziej powszechne i lepiej kojarzące się w Polsce, no bo niestety u nas jest to strasznie zaniedbane i na poziomie, że tak powiem, lokalnym i na poziomie krajowym. Niestety promocja leży i nikt nie przykłada starań, żeby to się zmieniło. I tak jak już ci mówiłam, w innych rzeczach, takich jak karabin, czy strój, czy chociażby właśnie ten Facebook, ja po prostu nie patrzę na naszych polskich strzelców, bo jakbym na nich patrzyła, to bym się uwsteczniała, a nie rozwijała. Ja patrzę trochę wyżej, trochę dalej i robię więcej niż oni wszyscy, bo uważam, że w innych sportach jest to na początku dziennym, na porządku dziennym, że każdy dba o to, żeby jego wizerunek sportowy był udostępniany i tworzył taką właśnie historię swoją, nie tylko po to właśnie, żeby pokazać się i jakby mieć coś z tego, ale żeby zachęcić innych zawodników, że fajnie to życie wygląda. W takich czasach żyjemy, nie? Że właśnie jest tak, że bardzo dużo osób gdzieś na tego Facebooka wrzuca swoje rzeczy. To ma z moim zdaniem bardzo fajny jakby przerzut na to, jak jest odbierany sport, bo jeżeli teraz my tworzymy z siebie, może brzydko zabrzmi, ale celebrytę, to jednocześnie jest coraz więcej osób, które zaczyna się tym interesować. I natomiast z drugiej strony masz sponsorów, zresztą na samą strzelnicę i wiem, jak to działa. Masz sponsorów, którzy są w stanie ci pomóc tak. W jakiejkolwiek formie, a ty dzięki temu możesz robić to lepiej. Więc nakręcasz kółko. Dokładnie. Nie? No tak to jest, no bo większość sportowców to, co zyskuje, nie wykorzystuje to na swoje życie prywatne, tylko po prostu dzięki temu może realizować swoje marzenia sportowe, może kupić lepszy strój, może kupić lepszy karabin, może dobrać lepsze kulki. No niestety nasz sport jest strasznie drogi i jeżeli nie mamy wystarczającej ilości gotówki, to nie da się wejść najwyżej. W stylu leżącym, tak? Bo to styl leżący. Leżący, tak, męczący, stojący. Aha, okej, okay, super. Sporo tego jest. Nie wiem, czy wszystko przelatujemy, czy... Nie. Od czego zaczynamy? Leżąca tylko? Co, ja bym tylko leżący okay. Zrobił. Tam jest stojąca, tutaj pewnie. Sobie zrobimy. Zresztą na leżącą będę miał większe szanse. No właśnie, na pewno. Wiem, że mam takie pojechane ustawienie, że nie wiem, czy się... Dam radę. Jeszcze muszę. To ty w pistolecie nie bierzesz udziału? Nie, absolutnie. A planowałaś w ogóle w tym kierunku pójść? Nie. U nas jakby to tak wyszło. W sensie, no
idziesz albo na karabin, albo na pistolet. Mm-hmm. Już później się nie zastanawiasz, czy w tym drugim byś był lepszy. Okay. Naprawdę rzadko się zdarzało, że ktoś przechodził z pistoletu na karabin. A to samo naraz? W sensie i karabin, i pistolet? Wydaje mi się, że to jest nierealne na zawodach, bo się pokrywają czasami. Aha, okay. Kulisy tego, co się dzieje między strzelaniem na Tokio 2020. Ale to ja sobie pogadam jeszcze. Także mam jeszcze. Z Tomkiem? Z Tomkiem, dokładnie. Oj, to nie. On nie, na pewno będzie bardziej skłonny do takich historii. Taki drogi karabin, co? Wszystko trzeba montować samemu. Powinna być osoba, bo która to robi. Dokładnie. Karabin jest gay. No tak, zestaw kluczyków. Tak jest. No. Dobra, a jaka jest różnica? Bo widzę, że masz teraz dwa różne chwyty. Tak jest. My strzelamy 3 razy 40, czyli każdą postawę strzelamy 40 strzałów ocenianych i tyle, o ile w konkurencji jesteśmy w stanie sobie to wszystko w miarę powymieniać i poustawiać tak, jak chcemy, to jest ok, ale przychodzi finał i mamy 7 i 9, czy 7 i 5, jakoś tak strasznie mało minut na wykręcenie tego wszystkiego i wkręcenie się w odpowiednią postawę. No i taka właśnie propozycja ze strony Fireballa powstała, że wykręcamy te wszystkie trzy części, bo to jest policzek, rękojeść i ostroga, tak aby nam do konkretnej postawy pasowała. Mhm. I aktualnie no, nikt na rynku tego jeszcze nie przedstawił, a przynajmniej nie w takiej wersji, że jest to w miarę używalne, to znaczy niektórzy próbowali, ale coś tam odpadało, coś się wkręcało. Mhm. Także fajnie, że coś takiego wymyślili. Dodatkowo jest tutaj bardzo króciutki zamek, że ja mogę bardzo blisko się położyć. Nie jestem zbyt wysoka, nie mam zbyt długich rąk. To co? Zamiana mała kalibru? Nie taka mała. Okej, okay, dobra, słuchaj, no wiesz co, zasadniczo powiem ci śmieszną historię. To jest 5,56, a ty strzelasz z 5,6. Tak. No to. Tylko jest troszeczkę inna łuska, a troszeczkę więcej energii. Coś tam jest. Coś tam jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wszystkie są w celu. Było kilka dubletów, więc... Ale to dobrze? No dobrze, dobrze. Tak. To tak zmieniasz chciałaś. Olimpijskie na IPSC? Jeszcze nie jestem gotowa psychicznie, ale można myśleć. No. Nie, fajne strzelanie. Dodaj do tego ruch jeszcze, zmianę magazynku. Tak, no na pewno, to jest, coś się robi, no. Coś się dzieje. Są tacy ludzie, którzy jak widzą, co my robimy, jak musimy dłubać, jak musimy mużdżyć nad naszymi problemami strzeleckimi, kręcić tymi śrubkami, a to jest takie właśnie fajne. To jest takie, można no, się pochłonąć w ogóle, bo ten ruch oddaje te, czy napięcia, tak. Czy no, fajne. I od początku pan trenuje, tak? Tak, kameta, tak. Przyszła do mnie. Była na lekkiej, tam bieganie ze szkoły, mm-hmm. Chyba tam szkoła sportowa, mm-hmm. Że tam sobie trenowała i chyba doszło do wniosku, że chyba tam już po prostu jej stwierdziła, że czas na zmiany, mm-hmm. Powiedzmy, nie? Nie, ale przy takim kompleksie to jest... Trochę łatwiejsze do... A tak w ogóle, to też nie wiedziałem, ale potem się przypomniało, mówiła tak, że z jakimś jednym moim zawodnikiem była w klasie i on ją namawiał, żeby przyszła. Aha. I tak tam gdzieś ona stwierdziła w jakimś takim swoim tam wywiadzie, że przyjdzie sprawdzić, bo ją namawia. Aha. Także nie chciało jej się już, może jej się może znudziło to bieganie. I... No tak. Strzelanie ciekawsze. Pierwsza była taka sytuacja, że przyszła, nie?
Trenerze, a co tu można zrobić? Jakie tutaj można osiągnięcia mieć? W jakim tempie, tak? W jakim czasie? Ja mówię, słuchaj, jak się ułoży, tak będzie. Ja ci powiem, o co chodzi, co ma być, gdzie ma być. No, co ty z tym zrobisz, to już będzie inna sprawa. No tak. Mówię, będziesz trenować, pojedziesz na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i takie inne tam zawody, powiedzmy, i zobaczymy. No to nam mówi, dobrze, spróbuję. No i trzeba próbować, no i mamy to, co mamy. No i super! Nie, no to jest 10,7, ja muszę sobie zdjęcie zrobić. Potrzebuję kartę. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holding. Like a boss. You know we can. Nie sobie życzę. A widziałeś ją, że była? Jeszcze raz. A widziałeś ją, że była? Nie, no w takiej odległości, jak, wiesz, ja mam astygmatyzm, nie? Ja więc, też. Więc przy takiej odległości ja po prostu widzę taką fajną zamazaną aha coś. Nie? Mówię, okej, tam... Gdzieś jest tam środek, nie? Dobra, słuchaj, jestem gotowy. Dobra. Jestem gotowy. To jest magiczny przycisk mecz, po którym zawodnikom się w głowie robi siano. Okej. Okay. Już nie potrafią strzelać, ale... Mówię ci to ku przestrodze, więc okay. Strzelaj tak jak strzelałeś. Okej. Okay. Czerpcz tego przyjemność. Okay. I zwracaj uwagę na techniczne wątki. No dobra, ile? 10 strzałów, tak? 10 strzałów, tak, oceniamy. Teraz średnia 10,7. Może zrobimy tak, bo też widziała. Co? Od czegoś trzeba zacząć. Spójrz, jak wieją chorągiewki, znaczy jak się ruszają. Naprawdę, za bardzo mnie poważnie traktujesz, wiesz? Ale twój błąd jest idealnie z wiatrem zsynchronizowany. Strzeliłeś 10,7, więc ci już poważnie traktuję. Pamiętaj też, że jesteś takiego jak fart. A, szczęście początkującego. Dokładnie. No kurczę. Panie. Łatwizna. Tak skakał, między 11 a 6, znaczy między 11, między 10 z hakiem a 6. Ale widać, masz też tam jakieś skupienie i coś robisz, bo jest 1 w 1 te szóstki. Prawie, że... A jak ci się pracuje na takim spuście krótkim? Wiesz co, bardzo fajnie, ja to lubię takie krótkie spusty. Także mi to nie przeszkadza. Zaskakuje. Tak, tak. Mi to jakoś bardzo mocno nie przeszkadza, aczkolwiek jestem kompletnie nieprzyzwyczajony. Więc cały czas się łapię na tym, że podejmuję decyzję za szybko. Specjalnie przerzucał ust na swoim. No. Nawet bym pokręciła trochę w prawo. Pokręcić ci. No masz skupienie dziesiątek po lewej stronie. W prawo, czyli do góry? Nie, nie, czyli tutaj tak jakbyś kręcił śrubą. Okej, dobra. Już jest dobrze? Tak jest. No i dobra, teraz 11. I 10, 9. Okej,
W drugie skupienie poszło. W drugie, dobra. Na wszystkie. No ale znacznie lepiej niż pneumatyk. Zaledwie o 20 punktów. Zaledwie, czyli w moim wypadku to jest 30% lepiej. To o tym strzelaniu statycznym ci chciałam powiedzieć, bo on się wydaje nudny. Ale on jest nudny tylko dlatego, kto ogląda. A ty no tak. to co robisz jest tak zajmujące, że ty masz dużo problemów i dużo rzeczy do zrobienia i popracowania nad tym, więc to wcale nie jest nudne. Nie. To jest nudne niestety dla widowni, która obserwuje, że ty już 58 dziesiątkę strzelasz. No tak. Czy wiesz co, myk jest taki, że jak strzelasz, to też jest może kwestia sprzętu, wiesz, bo na przykład jeżeli ja wezmę swój pistolet, jeżeli wezmę swój karabin i będę strzelał statycznie, no to nie będzie to ciekawe, bo on się został stworzony. No właśnie. A jeżeli ja wezmę karabin, powiedzmy na wysokim poziomie, i tutaj już walczymy o dziesiątki, nie o to, żeby trafić dziesiątkę, czy dziewiątkę, czy ósemkę, i tutaj już dochodzi już jakiś tam aspekt, delikatnie mi coś drży, tak, żeby złapać, żeby się przygotować, to też troszkę ciekawsze. Nie, no to wiadomo, trzeba mieć sprzęt do tego, tak, żeby to w ogóle było możliwe. Tak, tak, wiesz. I to jest taki problem, bo nikt sobie tak nie przyjdzie i sobie nie postrzela z takiego sportowego, jak nie ma kurtki, czy nie ma pasa, to jest przeszkoda. Ale to strzelnice, wiesz, tutaj u was jest naprawdę fajnie to zrobione, tak? Macie ten cały system, to wszystko jest tak zrobione właśnie po to, żeby szkolić się, tak, nie? Tak, tak. No szkolenie dzieci i młodzieży jest głównym zadaniem, bo to jest miasta, bo to jest, bo na to dostają pieniądze, na to są dotacje, żeby szkolić młodzież. Młodzież zdobywa punkty na Mistrzostwach Polski, czy młodzików, czy juniorów młodszych, czy juniorów i oni dzięki temu mają dotacje i dzięki temu mogą nadal szkolić. To, co na pewno bardzo dużo osób interesuje, olimpiada od strony, od kuchni, jak to wyglądało? Bo ja, żeby teraz się nie pomylił, ta olimpiada była dla Ciebie pierwsza olimpiada. Tak jest. Jaka była różnica między tym, co sobie wyobrażałeś, że będzie, a jak było? No, igrzyska się tym charakteryzują, że dopóki tam nie będziesz, to w ogóle nie wiesz, o czym oni wszyscy mówią. Bo nie ma bardziej takiego, nie wiem, czy dostojnego, czy tak ważnego, czy tak, jakby to powiedzieć, no. To są takie zawody, że tą atmosferę to czuć nawet na stołówce. To jest niesamowite, że najpierw jedziesz nominacje odbierać i to jest takie bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Już się spotykasz z tymi ludźmi, których tam spotkasz, którzy jeszcze mają takie nadzieje, bo to jest jeszcze na etapie, że wszyscy bardzo chcą wygrać. I wszyscy mają nadzieję, że tak im dobrze pójdzie. I ja też tak miałam i ja naprawdę wierzyłam, że ja mogę zdobyć ten medal. No i my byliśmy już tam na tej wiosce, już wszyscy też ubrani ubrania na oficjalną defiladę, tak? Ja nie byłam na defiladzie, bo na drugi dzień strzelałam, ale no wszystko jest takie podniosłe, że człowiek sobie nie wyobraża, że tak mogą wyglądać zawody i że wszyscy tak bardzo poważnie do tego podchodzą, a z drugiej strony jest taka umiejętność, którą warto by mieć na drugi raz. To znaczy, ja już teraz byłam przygotowana, ale żeby nie zapominać, że po prostu po co tam się jedzie. Że tam jedziesz, nic nie powinno cię interesować bardziej niż to twoje strzelanie, że skupiasz się na tej swojej konkurencji. I w sumie tak było, bo nie za bardzo miałam w ogóle czas, żeby cokolwiek zobaczyć. Jedyny spacer to był spacer po wiosce. Ale dzięki temu, że tam byłam, mogłam obejrzeć chociażby takie sławy jak Djokovic, czy gimnastyczki amerykańskie, czy no w ogóle cały świat lekkiej atletyki, który jestem po prostu wielką fanką. I to jest niesamowite, że można tych ludzi spotkać na żywo, przebić sobie z nimi piątkę i czujesz po prostu się na równi z nimi. Już nie ma takiego dystansu. I tak samo jest z polskimi sportowcami.
bo będąc na wiosce, każdy mówi sobie cześć i jakby się wita, mimo że się nie zna. Mhm. I masz wrażenie, że to jest po prostu są wszyscy twoimi kumplami. Mhm. Idziesz i się pytasz tam kurka o coś i on ci odpowiada, jakbyście w ogóle się znali 5 lat. No i to jest super, bo możesz poznać inne sporty od takiej kuchni. Siedziałam na przykład też z koszykarzami 3x3 podczas jakiegoś posiłku i też się wymienialiśmy swoimi spostrzeżeniami, o jak tu macie, a my tak mamy. I no nigdzie nie można czegoś takiego zaznać jak tam. Minusem amunicji 22 LR jest sołuski. W wypadku moich kalibrów to tam jest walka o łuski w tym momencie. Tak? No, bo my elaborujemy, nie? Aha, więc, no więc każdy wiesz. Każdy by chciał mieć łuski. Dokładnie. Sklepy powstały z łuskami na wszystko. Można kupić. Ale kręciliśmy coś, nie? To bym, słucham? Mówię, kręciliśmy coś, więc bym się odkręciła trochę. Dobra. Dawałaś w dół, czyli ja muszę w górę. No tak, teraz wszystko moja wina. Jeden próbny mogę oddać, czy jasne. Nie? Nie, nie możesz. No dobra, muszę próbować. No to lecimy. Co chyba łatwiej będzie, jakbym wyzerowała. Dobra, to ile ja miałem tam punktów? 83,6. 83,6. No i dobra, ty mówisz, że już sobie ustawiałeś, a teraz nie wiem, czy to widać na kamerze, ale po prostu nie jestem. Moja dusza czołem. Kurde, dziewiąta. Dziadek. Jaką masz średnią, w sensie w stosunku do pneumatyku, do pneumatyka? Znacznie niższą. Nie strzelam tak wysoko leżącej, z tym, że dla mnie leżąca najbardziej się liczy w postawach, a tam jest w całościach. Tam nie jest na dziesiętne, czyli średnio strzelam tak o 9,9, 9,8, 9,7 serię, czasami stówka jakaś w lecie. Najlepszą leżącą, jaką miałam chyba w postawach, to jest 397, to jest 3 straty. Mm-hmm. Coś takiego. I tutaj no to... też możecie się rozgrzać, jakby macie ten czas i można strzelać się. Tak, chce. I w postawach to jest tak, że tylko na kolano mamy 15 minut próbnych. Później przechodzimy do ocenianych strzałów i później już w zależności, tak jak nam pasuje,
Przełączamy się na próbne i na oceniane. Rozumiem. Okej. Okay. 101. Ile? 101-1. No dobra, czyli jak teraz miałem ile punktów? 80? Dobrze 3-6. Masz tu na zdjęciu. Ja tam nie usuwałam już te dwa strzały, okay. To się wkręciło. Czyli generalnie wychodzi na to, że jestem coraz bliżej. No, leżąca to myślę, że są tacy amatorzy, którzy bardzo późno zaczęli strzelać, zabawili się w takie zawodostwo, że naprawdę strzelają na światowym poziomie i mamy takich w Polsce. Więc ta leżąca jest taką, no, taką konkurencją, że naprawdę można ją dobrze strzelać, nie mając tego bagażu doświadczeń, tak jak w pneumatyku. Okej. Okay. Nie, ostatecznie jeszcze szansę. Tak. Strzelnica jest na samym końcu. Tam jak jechałem, to w ogóle była śmieszna sytuacja, bo jadę sobie spokojnie przy takiej siatce i nagle piłka mi przed samochód wypadła. Zdarza się, trzeba uważać. No. Jak piłka wróciła do Zawiszy, bo przez jakiś czas jej nie było, to niestety widać ją nawet na masce samochodu, więc... Tak? Okej. Okay. Czyli po prostu nie bardzo parkować... Bardzo dużo ich jest. Nie parkować przy... I uważać, jak się przejeżdża. No, no mówię, bo wpadłem tuż przed samochód, tak, nie? Tak. Jakbym nie zahamował, to bym przejechał po piłce. Czy mówisz, że ty się wychowałaś? No, tak jest, sprawę. Najpierw tam na stadionie. Tam ile? 2-3 lata chyba tam było. Biegania. Tak jest. No teraz tutaj. Strzelnica sportowa. No dobra, słuchaj. Ja będę leciał. Było bardzo miło. Dziękuję bardzo za spotkanie. No i cieszę się. Czekaj, że... zejdźmy, bo samochód zaraz nas przejedzie. Cieszę się, że w ogóle ktoś się zainteresował strzelectwem sportowym, że ktoś chce wiedzieć, w jaki sposób mnie na przykład udało się wyjechać na Igrzyska Olimpijskie i być może w przyszłości będę mogła się pochwalić czymś więcej niż ósme miejsce. A ja będę mógł się pochwalić, że zrobiłem materiał. Potem opowiedzmy o złotej medalistce. No, jeszcze zanim była złota medalistka. No i tobie i sobie tego życzę. A jak zdobędzie złoto za 3 lata, to znowu przyjadę i wtedy porównamy myślenie. Tak, tak. Nie, już było. Mental jest naprawdę na niezłym poziomie. Myślę, że niewiele mi brakuje. Także trzeba być w dobrej myśli. Ja jestem mega, mega pozytywna, jeśli chodzi o sport. W różnych innych kwestiach, no różnie to bywa, ale ogólnie jestem no dobrze nastawiona, myślę na to. Dobra, słuchaj. Ja ci dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Trzymaj się. I powodzenia. Szerokiej drogi, pa. No, i dużej ilości sukcesów. Dzięki, same 10-9. Dokładnie. Na razie. Dzięki, pa. No dobra. No to wracamy. Było miło. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one.